Cześć i witajcie na kanale grupa struktura.pl. W dzisiejszym odcinku chciałem jeszcze raz omówić temat związany ze zbrojeniem belek nad oknem narożnym. Jest to bardzo często pytanie, które wysyłacie do mnie na maila, czy też w komentarzach piszecie pod filmami, jak prawidłowo zazbroić. Taką belkę nad oknem narożnym, w takim przypadku jak tutaj. Więc jeszcze raz ten temat omówię. Chciałem Was też zaprosić, abyście obejrzeli film pod tytułem Zbrojenie dołem czy górą, podstawowe zasady zbrojenia. Płyta jedno- czy dwukierunkowo zbrojona link w prawym górnym rogu. To jest też film, który kiedyś już nagrałem i omawiałem zasady pracy zbrojenia. I dzisiaj to samo będę chciał powtórzyć na kilku przypadkach, przykładach, a nie przypadkach, i Wam powiedzieć tak naprawdę, dlaczego tak, a nie inaczej. Tutaj zamodelowałem ścianę oraz płytę z balkonem. Z płytą balkonową, prawda? I na tym przypadku powiem Wam tak, żebyście zrozumieli, dlaczego tak robimy, a nie inaczej. Kolejna rzecz jest taka, że należy wiedzieć, że beton jest bardzo dobrym materiałem na ściskanie, ale słabym na rozciąganie. I to trzeba wiedzieć, że właśnie te strefy rozciągane musimy zazbroić prętami. Teraz, tak, beton możemy zbroić dołem lub górą. I tam, gdzie jest rozciąganie, tam należy umieścić pręty. Tak to Wam wytłumaczę logicznie, żebyście zrozumieli o co chodzi. I teraz po to zamodelowałem taką płytę stropową wraz z balkonem, żeby Wam pokazać w jaki sposób powinniśmy takie zbrojenie tutaj wykonać więc yy, mam nadzieję, że możecie sobie pauzować i się sami zastanowić, jak będziemy układać zbrojenie w takim przypadku jak tutaj prawda, jeżeli płyta będzie tutaj zbrojona dołem, prawda lub górą, powiedzmy, że myszką będę jechał po prostu albo dół, albo góra, żeby było wiadomo o co chodzi, to teraz tak jeżeli zbroimy dołem, to taki balkon gdzie powinien być zazbrojony on powinien być zazbrojony górą, oczywiście, ponieważ on się ugnie w ten sposób. I tutaj chciałem Wam właśnie pokazać, że to będzie w ten sposób. Jak tu przyłożymy obciążenie, no to ten balkon ugnie się po prostu w taki sposób, czyli tak naprawdę największe siły będą tutaj nad tą podporą. I tu powinniśmy dawać zbrojenie górą, które najbardziej będzie pracować. To, że my ten balkon zazbroimy dołem, to tak naprawdę to w ogóle... No, no, to zbrojenie nie pracuje, prawda? I tak będą pęknięcia tutaj na górze betonu, i tak będą pęknięcia. Jak będziemy mieli pęknięcia, czyli rysy, no to po prostu już inna jest, że tak powiem, sztywność tego elementu, inne ugięcia, i tak dalej nie wnikał. To chcę wam tylko pokazać zasadę, jak zbroimy i dlaczego. Więc na to zwracajcie, uwagę. Ale co w przypadku troszeczkę innym, prawda, co jeżeli byśmy na przykład mieli yy, supy dodane już w tym momencie na przykład, prawda, no to zwróćcie uwagę, że jeżeli dodamy supy, no to ten strop już się nie wygnie w taki sposób, prawda, tylko wygnie się w taki sposób i tu już zbrojenie układamy całkowicie inaczej, w takim przypadku zbrojenie musi być układane dołem, a nie górą, ponieważ dół jest rozciągany, a góra jest ściskana, czyli górą sobie beton doskonale radzi, bo jest ściskany, ale dołem sobie radzi źle, bo na Rozciąganie betonu no, ma słabe warunki wytrzymałości, więc musimy go zazbroić. Więc mam nadzieję, że na tym przykładzie doskonale zrozumieliście, jak tak naprawdę ugina się element pracujący i kiedy i w którym miejscu ten przekrój należy zazbroić, czy też górą, czy dołem. Tutaj, jeszcze takie podsumowanie. Żebyście zapamiętali, jeżeli mamy ugięcie jakieś, prawda, coś się ugina, to tu, gdzie się rozciąga ten element, to tam zbroimy. Tu, gdzie się ściska, nie musimy dawać zbrojenia. Oczywiście są jeszcze inne parametry wytrzymałościowe betonów, czy też innych materiałów, na które trzeba zwracać uwagę, ale to chciałem Wam dać zasadę, żebyście zrozumieli, jak zbroimy elementy żelbetowe. I za chwilę teraz przechodzimy dalej do naszego okna naróżnego, o które wszyscy pytają. Więc to jest ściana, na której mamy płytę z wysięgiem, tak naprawdę, balkonu, prawda? I tu chciałem Wam porównać również, czyli ten element tutaj będzie się uginał tak samo jak ten element tutaj płyty balkonowej, prawda? Co teraz, jeżeli zobaczcie, dokładamy kolejną ścianę, taką. Tutaj też ten element się ugina w tym miejscu. To, że tą płytę mam narysowaną tak dużą, to nie ma żadnego. Yy, znaczenia. Ja to. Bo to może być właśnie taki element, i patrząc z tej strony, ta belka ugina się w ten sposób, a patrząc z tej strony, ugina się w ten sposób. Więc, jak już wam to teraz pokazałem, to chyba sprawa jest jasna, że należy zbroić takie przekroje górą, a nie dołem, ponieważ fizycznie one pracują właśnie w ten sposób. Całkowicie inna sprawa byłaby wtedy. Jeżeli byśmy sobie ten element podparli supem, wtedy już nie mamy ugięcia w ten sposób, jak pokazałem, tylko pracuje jak płyta balkonowa, prawda, ze supami, czyli w ten sposób. Czyli tak, wtedy już zbrojenie belek dołem. Czyli w zależności, czy mamy ten słup podpierający te nasze elementy, czy nie mamy, no to różnie dajemy zbrojenie. Stąd, właśnie, jest bardzo dużo błędów na budowie takich, że ludzie dokładają pręty po prostu dołem, w przypadku gdy nie ma tego supa, tak naprawdę. Czyli przekrój powinniśmy zbroić górą bo on się ugina w ten sposób i w drugi sposób, to, że one są połączone, te elementy tutaj na końcu razem, to oczywiście zwiększa ich, że tak powiem, sztywność i wytrzymałość, ale to nie zmienia zasady, to nie jest element podparty, więc on się ugina jak i jeden, jak i drugi w tym samym kierunku, więc tak naprawdę są takie belki wspornikowe jedna i druga, gdzie należy zbroić górą. Stąd, jak tutaj macie przykład, prawda, no to zbrojenie powinno być oczywiście, to jest tylko przykład zbrojenia, ale więcej prętów powinno być górą niż dołem. Oczywiście, jeżeli są małe siły, może się okazać, że tylko te cztery pręty narożne wystarczą, na których układamy szczemiona, i nie będzie problemu. Pamiętajcie również, że to jest zbrojenie y, na rozciąganie, prawda, jeszcze istnieją inne siły, takie jak y, ścinanie, na przykład w takich belkach. No zresztą jak w zwykłych belkach, gdzie należy też dać odpowiednią ilość strzemion, oczywiście, które będą zagęszczone, im bliżej podpory, tym gęściej, czyli podpora jest tutaj i tutaj, więc na pewno tu strzemiona będziemy układać gęściej niż w tym elemencie, gdzie tutaj nie ma podparcia. Oczywiście, gdy pojawił się słup, to tu, tu już też jest wtedy element podparty, i strzemiona na takich odcinkach też muszą być zagęszczone. To już jest kolejny element. Ale w tym odcinku tak naprawdę chciałem Wam pokazać tylko i wyłącznie zasadę jak pracuje Na przykładzie płyty balkonowej, żebyście to też wiedzieli, bo to jest dobry, prosty sposób Nawet kartkę papieru jak weźmiecie, oprzecie, chwycicie ją w palcach, no to ona po prostu zawiśnie z drugiej strony Czyli się rozciągnie górą, ale jak już ją podeprzecie na końcu, no to będzie pracować w ten sposób No i to jest taka prosta zasada, którą trzeba po prostu stosować i wiedzieć gdzie dawać zbrojenie Czy dołem i górą, czyli jeżeli mamy Taki przykład jak tutaj i zbrojenie układacie dołem, ono nie pracuje. I tak wam to pęknie, i tak wam pęknie, więc po prostu nie dokładajcie tych prętów, bo to jest bez sensu. Trzeba dać zbrojenie górą. Jeżeli byście podparli, no to wtedy jak najbardziej zbroimy dołem, ponieważ dół się ugina i rozciąga, a nie góra. I mam nadzieję, że to wyjaśnienie będzie dla Was wystarczające i będziecie wiedzieć już, jak wykonywać takie. Przekroję. Co do jeszcze samych elementów, żebyście też yy, dodam od razu, pewnie takie pytanie się pojawia. A gdzie tą belkę zakończyć? Czy tutaj, czy dalej? Przeważnie, to co jest tutaj, ten ciężar, który tu się będzie opierał, musimy zrobić przeciwwagę. Czyli ten element, który będzie tu trzymał, musi być oczywiście yy, cięższy niż to, co się pojawia tutaj, żeby nam po prostu tego nie wyrwało. Czasami jest taka jeszcze opcja, że możemy zrobić tutaj przy ścianie dodatkowe supy. Które będą schodzić do y, fundamentów. Czyli to są supy, które po prostu damy sobie na przykład tutaj słup i tutaj słup Oczywiście to pójdzie niżej do fundamentów, i wtedy powstanie nam coś w formie takiej ramy żelbetowej. Y, jako usztywnienie jest to również możliwe do wykonania. Są plusy, są minusy takiego rozwiązania. W wielu przypadkach idzie więcej stali i betonu w takim przypadku niż w takim, ale to wszystko zależy też jakie mamy obciążenia na budynku, ponieważ czasami może się okazać, że wykonanie czegoś takiego jest niemożliwe i musimy wykonać takie elementy ramy. Yy, także to wszystko już po prostu jest do przeliczenia w późniejszych założeniach, ale dla osób, które budują systemem gospodarczym, nie popełniajcie błędów, zwracajcie uwagę, czy te pręty trzeba umieścić dołem czy górą. Mam nadzieję, że pomogłem wam. Zapraszam was do oglądania kolejnych odcinków. Pozdrawiam.